Potrzebujecie na szybko wyedytować plik Worda, Excela, PowerPointa albo nawet PDF-a? Tak się składa, że nie potrzebujecie do tego licencji Microsoft Office i nie musicie instalować żadnego alternatywnego pakietu biurowego. Microsoft to wszystko udostępnia za darmo na swoich stronach internetowych. Zostańcie ze mną, a pokażę Wam, że jedyne czego potrzebujecie to przeglądarka internetowa i darmowe konto Microsoft. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smart for Ideas. Zaczynamy! Sporo osób nie wie o tym, że Microsoft na swoich stronach internetowych za darmo udostępnia przeglądarkowe wersje wielu swoich programów, w tym najważniejszych aplikacji biurowych z pakietu Office. Część z Was powie pewnie teraz tak, ale to nie to samo co zwykły Office i po części się z Wami zgodzę. W wersjach przeglądarkowych nie ma wszystkich funkcjonalności, które znajdziemy w tzw. aplikacjach desktopowych. Mimo to jestem przekonany o tym, że śmiało mogę powiedzieć, że to co dostajemy za darmo w zupełności wystarczy większości użytkowników. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie poradnik, a wierzę, że wielu z Was uda mi się przekonać, że warto z tego skorzystać. Niestety nie będzie to kompletny poradnik o tym, jak korzystać z tych aplikacji. Najpierw pokażę Wam, jak się do tego wszystkiego zalogować, a potem przejdziemy przez Worda, Excela i PowerPointa, gdzie zaprezentuję Wam, że te wszystkie funkcjonalności faktycznie możemy mieć za darmo. Będziecie do tego tylko potrzebowali darmowego konta Microsoft. Idealnie będzie też, jeżeli na tym samym koncie Microsoft będziecie zalogowani w Waszym systemie operacyjnym. Bardzo ułatwi nam to pracę. Jeśli udało mi się Was przekonać, to zabieramy się do roboty. Najpierw musimy wejść na stronę office.com. Jeśli nie jesteście zalogowani na Wasze konto Microsoft, to będziecie tutaj mogli skorzystać z dwóch opcji. Zalogowania się lub przejścia do sklepu w celu zakupu standardowej wersji pakietu Microsoft Office. My oczywiście chcemy skorzystać z Office'a za darmo, więc wybieramy opcję po lewej – zaloguj się. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do ekranu logowania. Jeśli nie macie jeszcze konta Microsoft, to możecie je łatwo założyć klikając tutaj. Ja swoje konto już mam, więc teraz szybko się na nie zaloguję. Po zalogowaniu się zostaniemy przeniesieni do głównego pulpitu darmowej, przeglądarkowej wersji naszego pakietu Microsoft Office. Na środku mamy listę plików, na których ostatnio pracowaliśmy, ale nie to interesuje nas najbardziej. W wersji pulpitu aktualnej na dzień przygotowania tego poradnika, po lewej stronie mamy listę aplikacji, z których możemy w ramach naszego pakietu korzystać. Od góry mamy Worda, Excela i PowerPointa. W ramach webowego Office'a jest jeszcze kilka innych ciekawych aplikacji, takich jak Power Automate, Forms, Teams czy Skype, ale nie będę ich omawiał w tym poradniku. Zanim zaczniemy dalej przeglądać aplikacje, mam małą prośbę. Jeżeli ten poradnik okaże się dla Was wartościowy, to pamiętajcie, żeby zostawić mu łapkę w górę. Dzięki temu bardzo pomożecie mi rozwijać kanał. Zajrzyjcie też na Smart for Ideas i zostawcie suba. Już teraz znajdziecie tam sporo ciekawych materiałów. A teraz wracamy do poradnika. Zaczynając jednak od samej góry, mamy przycisk, który będzie przenosił nas do pulpitu głównego. Poniżej mamy przycisk z plusikiem Utwórz, po kliknięciu na który będziemy mogli wybrać, jaki rodzaj dokumentu chcemy stworzyć. Po wybraniu któregoś z nich Office automatycznie stworzy nowy plik, umieści go na naszym wirtualnym dysku OneDrive i otworzy do edycji w odpowiedniej webowej wersji aplikacji. My jednak, zamiast tworzyć od razu nowy dokument, przejdziemy najpierw do Worda, czyli pierwszego z trzech najważniejszych programów, które dostajemy z darmową webową wersją Office'a. W naszym małym menu po lewej stronie znajdujemy ikonę Worda i klikamy. Zostaniemy przeniesieni do pulpitu Worda, gdzie podobnie jak poprzednio mamy listę ostatnio otwartych plików, ale tylko tych, które otwiera Word, czyli dokumentów tekstowych i plików PDF. Powyżej mamy sekcję, w której możemy łatwo stworzyć nowy plik, pusty albo z szablonu. Tych drugich mamy około 20 i mogą być fajną inspiracją do tworzenia naszego własnego dokumentu, ale pewnie większość z Was zacznie od pustego dokumentu Worda. Po stworzeniu nowego dokumentu zostaniemy automatycznie przeniesieni do czystego pliku Worda, który automatycznie zapisze się na naszym dysku OneDrive. Interfejs przypomina ten z klasycznej desktopowej wersji aplikacji. Dla wielu osób może się wydawać biedniejszy, ale jeśli go przeanalizujemy, to przynajmniej ja dochodzę do wniosku, że jest tu większość funkcji, które w zupełności wystarczą zwykłemu śmiertelnikowi. Mamy podstawowe formatowanie, punktowanie i numerowanie oraz style. Możemy wstawiać podziały stron, tabele, obrazy, linki, pliki wideo i komentarze. Do tego mamy możliwość edytowania nagłówka i stopki strony oraz wstawiania numeru strony. Dalej na karcie układ możemy edytować marginesy, orientację strony i jej rozmiar. Z karty odwołania możemy wstawić automatyczny spis treści oraz przypisy. Na końcu na karcie recenzja możemy wstawiać ponownie komentarze, przetłumaczyć plik czy włączać i wyłączać tryb śledzenia zmian.
Nazwę naszego pliku możemy zmienić, klikając u góry na jego aktualną nazwę. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj również zachowanie wersji dokumentu, dzięki czemu jeśli potrzebujemy, to możemy wrócić na przykład do wersji sprzed godziny. Warto też wiedzieć, że stworzony przez nas plik możemy łatwo pobrać z dysku OneDrive jako plik .docx albo od razu w formacie PDF. Wystarczy, że klikniemy u góry po lewej na plik, a następnie przejdziemy do zapisz jako i wybierzemy pozycję, która nas interesuje. Z tego miejsca możemy również taki dokument wydrukować lub komuś udostępnić. Jeśli chodzi o udostępnianie, to trzeba wiedzieć, że jeśli komuś ten plik udostępnimy, to będziemy mogli z tą osobą lub osobami pracować na tym pliku jednocześnie. Po powrocie na office.com nasz plik wyświetla się na liście ostatnio używanych plików, więc możemy do niego łatwo wrócić. Przejdziemy teraz do Excela. Znajdujemy go w menu po lewej stronie i klikamy. Tryb postępowania jest tutaj identyczny jak w przypadku Worda. Tworzymy czysty skoroszyt lub korzystamy z szablonu. Po wejściu do właściwej aplikacji widzimy, że tutaj też interfejs jest bardzo podobny do desktopowego Excela. Możemy formatować liczby, formatować komórki i ustawiać formatowanie warunkowe. Dalej na karcie wstawianie możemy wstawić tabelę, wstawić do jakiejś tabeli tabelę przestawną, a do tabeli przestawnej możemy wstawić wykres przestawny lub po prostu zwykły wykres. Mamy też możliwość dodawania obrazów i kształtu. Z bardziej istotnych kwestii na karcie dane mamy takie użyteczne funkcje jak sortowanie, filtrowanie, tekst jako kolumny, wypełnianie błyskawiczne i sprawdzanie poprawności danych. Dzięki temu ostatniemu możemy na przykład tworzyć listy rozwijane. Jest ogromna większość podstawowych funkcjonalności. Pliki Excela możemy udostępnić innym, łatwo pobierać je na dysk i zmieniać nazwę oraz sięgać do ich starszych wersji. Warto też wiedzieć, że możemy łatwo tworzyć połączenia między plikami. Wystarczy, że skopiujemy dane z jednego skoroszytu, a następnie przejdziemy do drugiego i po kliknięciu prawym przyciskiem od myszy w którymś miejscu wstawimy specjalnie jako link. W pasku formuły widzimy, że dane są pobierane teraz z tego pierwszego pliku. Przechodzimy teraz do ostatniego z trzech omawianych programów, czyli PowerPointa. Analogicznie do poprzednich programów możemy do niego przejść z naszego głównego pulpitu Office Online, znajdując po lewej stronie ikonkę i na nią klikając. Tok postępowania jest taki sam jak w przypadku Worda lub Excela. Możemy stworzyć plik z szablonu albo całkowicie nową prezentację. Po stworzeniu nowego czystego pliku otwiera nam się PowerPoint Online, którego interfejs bardzo mocno przypomina wersję desktopową. Na karcie narzędzia główne mamy większość podstawowych narzędzi wstawiania i formatowania. Dalej mamy oczywiście możliwość wstawiania obrazów, kształtów, ikon, pól tekstowych, a nawet dźwięków i klipów wideo online. Na karcie przejścia mamy wszystkie najważniejsze przejścia pomiędzy slajdami, w tym przejście płynna zmiana, dzięki któremu możemy z naszą prezentacją zrobić naprawdę dużo. Dalej, na karcie animacje możemy do poszczególnych elementów na slajdzie dodawać, no właśnie, animacje. Niestety pewnym minusem jest tutaj to, że nie ma okienka animacji, które jest obecne w wersji desktopowej i bardzo ułatwia pracę z animacjami. Na karcie pokaz slajdów możemy oczywiście uruchomić pokaz slajdów. Podobnie jak w przypadku Worda i Excela, naszą prezentację możemy pobrać na dysk, zarówno w formacie PPTX, jak i PDF oraz w formacie obrazów. Warto też wiedzieć, że jeśli chcemy wyedytować jakiś gotowy plik, na przykład z dysku, to wystarczy, że na naszym głównym ekranie na office.com użyjemy przycisku Przekaż i otwórz i znajdziemy plik w naszych folderach. Wyśle się on na nasze konto i otworzy w domyślnym programie. Na koniec dorzucę Wam jeszcze małą poradę. Mówiłem już o tym kilkukrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Wszystkie pliki, które tworzycie w Office Online, domyślnie zapisywane są na dysku OneDrive przypisanym do Waszego konta Microsoft. Pokażę Wam to na szybko na odpalonej maszynie wirtualnej. Do swoich plików możecie dostać się m.in. ze strony office.com, a jeżeli w Waszym systemie operacyjnym jesteście zalogowani na to samo konto Microsoft, to w Waszym eksploratorze plików powinniście mieć bezpośredni link do Waszego dysku OneDrive, którym możecie zarządzać jak na zwykłym komputerze. To tyle. Mam nadzieję, że darmowa przeglądarkowa wersja Microsoft Office spełni Wasze wymagania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do konkretnych funkcjonalności, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będę wiedział jak, to oczywiście postaram się pomóc. Pamiętajcie też, że każda łapka w górę pod moimi filmami bardzo pomaga mi rozwijać kanał. Jeżeli przydał Wam się ten poradnik, to poświęćcie 2 sekundy i kliknijcie na ikonkę łapki w górę pod filmem. Zasubskrybujcie też mój kanał i włączcie powiadomienia. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smart Ideas. Dzięki, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia. Cześć.